Witam bardzo serdecznie w 33. części Divinity Original Sin Definitive Edition. Więc tutaj teraz będę eksplorował ten teren, bo jak widać tutaj nie byłem. A mi się wydawało, że byłem, ale nieważne. Więc tutaj mamy jakieś jedzenie. Dobra, bardzo dużo tutaj martwych magistrów jest. Coś się tutaj znowu wydarzyło. Pusta butelka na miksturę, promień strzały. O, tutaj się ktoś ukrywa. Tarlena. Wziąłem cię za magistra i już miałem ci wypróć bebechy. Było blisko. Zobaczmy, czy ma coś do sprzedania. Nic, co by mnie specjalnie interesowało. Mały podręcznik wielkich wybuchów. Nie wiem, czy to już czytałem, czy nie. Na wszelki wypadek kupię. A i tą strzałę ogniową też mogę kupić. Czy mam coś tutaj do sprzedania? No, jakieś tutaj tematy mam, więc niektóre rzeczy mogę sprzedać, i oto na przykład, bo to się mi nie przyda do niczego. Okej. Coś jeszcze mogę tutaj sprzedać? A, perły mogę jej sprzedać. O, nawet jedna perła powinna załatwić chyba sprawę, niemalże. O, nie za bardzo, za 53 chcę mi tylko sprzedać. Dobra, dobra, resztę wyrównamy, będzie dobrze. Dobra, zakończ. Ok, czyli właściwie gadki nie było jakiejś pouczającej czy coś w tym rodzaju. Zobaczmy to. Mamy podręcznik wielkich wybuchów, pióra, zżyga, deszcz i błyskawica, olej, krew. Oto składniki najbardziej wybuchowych receptur Rivellonu. Zapamiętaj te połączenia na dzień, w którym trolle przyjdą szukać... Aha, dobra, to już czytałem to. Więc zakup troszeczkę chybiony, tak? Dobra, ale przeszukajmy tutaj całą tą część. Być może gdzieś będą jakieś ukryte elementy, czy jakieś skrzynie, bo czasem tak właśnie jest, dlatego dobrze jest tutaj wszystko przejrzeć. Dobra, tu jest jakiś... Pięknoruk. No to weźmy. Aha, to są ingredienty. Tutaj na takich górkach lubią być czasem rzeczy do wykopania. Jeszcze będę musiał im to źródło tutaj odnowić. Kurczę, jakieś. A tu jest wyjście na górę, tędy można wyjść. Aha, czyli taki skrót jest tutaj do tego, dobra. Nawet nie wiedziałem, że to jest taki skrót. Okej, ale przejdźmy jeszcze tu, zobaczmy, co tutaj jeszcze może być z tej strony. Spory teren, ale jakoś specjalnie nic tutaj nie ma. No. Dobra, ale trochę sobie połaziliśmy przynajmniej. Dobrze, i teraz pójdę za radą kataleptyka. Naprawdę jego rady są bardzo, bardzo cenne. Otóż jest taka rzecz, że no, trzeba tego kapitana rzeczy znaleźć i trzeba wrócić tam gdzieś do groty. Do groty. Ale to trzeba do sanktuarium Amadi. Stamtąd będę miał chyba najbliżej. Tak mi się wydaje. Zobaczmy. Że tutaj gdzieś... gdzie tutaj jest wejście do... Nie wiem, czy ja byłem nawet w tym miejscu tutaj. Tu było wejście do tego... Te jaskini Brakkusa Rexa, a tutaj jest coś i tu jest te... Tu nie byłem jeszcze w tym miejscu. Być może tędy można by było zejść. Albo wyjść, wszystko jedno. No, tu nie byłem. Tak, jestem na bank przekonany, że w tym miejscu nie byłem. Więc tak, którędy będzie bliżej? Chyba będzie tędy mi najbliżej przejść, czyli muszę się przenieść do tego miejsca. Ale zanim to zrobię, to jeszcze sobie uzupełnię sobie to źródło. Bo już trochę dwie osoby wyczerpały, a może być potrzebne jeszcze gdzieś, więc po co mam 10 razy latać, jak już jestem tutaj w miarę blisko.
Tak, i z tego co wiem, to tego gościa, który jest tutaj, nie da się w ogóle w jakikolwiek sposób uratować, chyba że spróbuję dać mu leczenie w ten sposób, chociaż nie wiem, czy to w ogóle zadziała. Jak widać, nic tutaj nie działa. Sąsiad powoduje, do czegoś leży na ziemi magistra, który ma może coś pod noszem, wiezie odwraca gwałtownie. Dobra, nie podchodź ani kroku dalej i tak dalej. Zatrzymaj się. Dobra, tutaj on będzie mówił o tym wszystkim. To już wszystko mówiłem. Coś zrobić, żeby mu pomóc. Nie chcę cierpieć. By znaleźć lekarstwo, być może jest szansa tutaj. Może można go jakoś wyleczyć, ale pytanie jak? Nie powinno się tutaj takich gości zabijać mimo wszystko. Ja wychodzę z tego założenia. Ale to może moje założenie jest błędne. Nie do nas zależy zabieranie, należy zabieranie komuś życia. Więc nie uczynię tego. Może kiedyś z czasem znajdzie się na to jakieś lekarstwo. Kto wie? Na niego to błogosławieństwo też nie działa. Zresztą mogę wypróbować po raz kolejny, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. On dalej tutaj, jak widzimy, ma rozkład cały czas. Być może jest coś, co pozwoli ten rozkład zatrzymać, bo to o tutaj chodzi. Tylko jeszcze nie wiem co. Ale może jak znajdę na to rozwiązanie, chociaż nie wiem, czy tutaj będzie można wrócić później na tą wyspę. No nieważne. Dobrze, teraz się przejdźmy do już Sanktuarium Amadi z tego miejsca. Będzie szybciej, więc idziemy tamtędy. Na razie nie mam nic. No, jest kawałek drogi, no muszę trochę tutaj połazić, niestety. To jest to, że te teleportery są tak troszeczkę od siebie bardzo mocno oddalone. Kurczę, to jest fajnie zrobione, że te wszystkie ciała, które zostaje po walkach, one tutaj cały czas zostają. No to wymaga trochę pamięci cały czas, bo program musi cały czas to wszystko trzymać. Tu jest właśnie to wejście od tego Obrakusa. I tutaj właśnie to jest ta wysepka, która jest poza zasięgiem, ale tam można się dostać teleporterami. Więc tak, ten nie ma problemu, bo on sobie przeskoczy tak. Oj, tutaj pyk. Jest takie miejsce. No tak, właśnie. Ale oczywiście nim jednym nie będę tutaj szedł, bo podobno będą tutaj jakieś walki, więc wolałbym, aby nie pozostał jeden gość tylko. Może tak być, więc tak, dajmy kogo. Tego może damy. Okej, okay, jest tutaj niewiele miejsca na to, żeby... O, oczywiście odbito, bo on ma to odbijanie. Okej, okay, już tutaj sobie staniemy. Może teraz stąd zabierzemy Sebillę. Za daleko jest, więc muszę się nią przybliżyć. Dobra, zabierz mnie, zabierz. Tak, o, teraz tutaj mamy trochę więcej miejsca. Okej, okay. O, rypnęła równo. Okej, okay, teraz jeszcze została ta, ale ona sama siebie nie przeniesie. Nie da tak się zrobić, żeby samą siebie przenieść. Czy ona tu pójdzie? Nie pójdzie. Nie ma szans, musi to ktoś zrobić. Dobra, już tu mu się odnawia, bo ona ma tylko i wyłącznie scrolla, ale scrolla nie będę wykorzystywał, bo scroll jest jednorazowy. Nie, no co jest? Przecież tutaj miała się przenieść. Dziwne rzeczy. Na chwilę trzeba poczekać znowu.
Okej. No tutaj ją przenieś. Okej. A wiewiórka, co ona zrobi? Zostanie tu? Może zostać czasem. Okej, ale potem wrócimy, nie? Spokojna głowa. Okej. Czyli w tym miejscu nie byłem. Nie wpadłem na to, że tutaj można iść. O, jakiś topór dwuręczny, ale bardzo cienki. Tu jest kolejna skrzynia. Pancerz magiczny 11. Tu jest jakaś włócznia. Okej. Dobra, muszę poprzenosić rzeczy, które. Tak, tutaj jest ktoś odrzucania. Może rzucać. Chociaż nikomu tam jeszcze nie dałem żadnych umiejętności do rzucania. Pancerz 11 magiczny. 12. Tutaj jeszcze mamy z różnymi tymi, także to jest do sprzedania rzecz. To idziemy. Tak, zupełnie nowa miejscowa faktycznie. A jak trzeba tutaj na wszystko zwracać uwagę, kurde, no jeszcze tego. Ale być może będzie tam możliwość wejścia na górę nawet. Znaczy byłem koło tego, tylko nie. Jakoś tak nie skojarzyłem, żeby tutaj iść w to miejsce. Rozgwiazda. Kolejna rozgwiazda. A, proszę. I mamy, a jakże, nici klątwy. 25 punktów doświadczenia. Czyli tu jest właśnie zamknięta skrzynia, w której prawdopodobnie znajdę kolejny element tej zbroi tego kapitana i tam różne rzeczy. Być może. Dobra, zapiszę stan gry. Tak, i tutaj przyjrzyjmy się temu, co tu się zrobi. Gdy zbliża się do fioletowej bariery broniącej dostępu do skrzyni, znajduje się wewnątrz kręgu starożytnych kamieni, słyszysz cichy pomruk. Połóż dłonie na kamieniach, w tym szmerze pobrzmiała melodia, wsłuchaj się w nią. Zobaczmy może drugą opcję. W melodii słychać dysonans spowodowany klątwą. Jeśli chcesz otworzyć skrzynię, najpierw musisz zniszczyć barierę. No to barierę to tym się najczęściej rozwala. A chyba muszę podejść trochę bliżej. Chyba na to muszę kliknąć. No i proszę, i nici klątwy, cały czas zadanie tej historii. Tutaj jest kapitan Sech Zapor. O, jakieś tutaj są rzeczy. Klatkę pancerz, ale to jakieś kiepskie są tego. Urok tyrana. Charyzmatyczny płaszcz kapitana. Skompletowanie zestawu nadaje użytkownikowi kapitańską władzę, zwiększając poziom zbroi do 8. Użytkownika zbroi otacza aura płomieni. Okej, ja na razie mam rękawice założone, ale to jest zdecydowanie lepsze niż to, co mam w tej chwili. Ale zręczność jest tu potrzebna. Kurde, brakuje jej zręczności. Niech to może komuś tam damy. Pancerz magiczny aż 23. Widzę, że tutaj całkiem niezłe znajdźki są. No niestety nie inwestowałem jej w zręczność. Cały czas ma na poziomie 10. Chyba, żeby to wszystko dał jemu. Bo on ma tej zręczności naprawdę mnóstwo. Ta ma te rękawice, szpony pożeracza. Można by było mu dać. Zestaw, a nie, to jest zestaw zbroi pożeracza. To jest jeszcze inna zabawa. No tak. Więc tutaj tak na razie to mamy chyba pierwszy element tylko z tych rzeczy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać z jego. Pan kondycja myśli, to perswazja. Nie, ja to przetrzymam jednak. Ten płaszcz kapitana, tutaj mam plecak pusty, włożę do tego plecaka. Tak, bo tutaj w tym plecaku już mam cztery elementy tyrana. Jeszcze chyba jednego brakuje. Dobrze, zidentyfikujmy to. Więc wiadomo, kto to identyfikuje. I cóż to takiego mamy? 14 do 17 ogień i to różdżka, czyli zdecydowanie lepsza od tej, którą mam w tej chwili, tylko że tamta wrzaskuny rozwala, więc na razie muszę to zostawić w ten sposób, jak jest. Więc nie będę tego ruszał. A tu mam od ognia coś potężniejszego. 528, 579. Tu celność. No, okej, okay. Są jakieś tutaj rzeczy ciekawe.
Tylko że tu jest kostur, a tu jest różdżka, to jest różnica, nie? Więc dobra, zostawimy jej to. Tutaj mamy naszyjnik, pancerz magiczny, bardzo wysoki. Jak tu z pancerzem? Tutaj ma 82. Kondycja i zemsta, no właśnie, to jest to, że tutaj 505, zobaczmy u niego. Kondycja większa, 12. Ten ma myślistwo 518. A ta ma tutaj taki inteligencja aeroterugia. Czyli to jest taki zwykły, chociaż ma wysoki parametr, ale generalnie nic specjalnie ciekawego. Dobrze, otwórzmy teraz tą skrzynkę. I tu mamy podarty dziennik kapitański. Dobra. Bierzmy go. I przeczytajmy ten dziennik. Da się go przeczytać? Czytaj. Pióro księga, mój płaszcz, tylko to mi pozostało, wszystko inne mi odebrał Braccus Rex. Ma nade mną władzę tylko dlatego, że ma w rękach mój flakon duszy. Mój kapelusz, buty ukryłem je tak dobrze, że nigdy nie trafią w jego brudne łapy. Ta moc znów będzie należeć do mnie. Odzienie, które dał mi ten stary tyran, potrafi zmusić do posłuszeństwa nawet tych, którzy obdarzeni są żelazną wolą. Odzyskam je, o tak, nie będę niczyim sługą, a już na pewno nie będę służył królowi źródła. Mój statek czeka w starej zatoczce, chroniony przez drzwi o języku ostrym jak ostrze sztyletu. Muszę tylko czekać i nie zapomnieć, czekać i nie zapomnieć. Pochłonęła swa... Dobra. Sporo tutaj widzę tematów związanych z tym wszystkim było. Zobaczmy te nici klątwy. Wraku statku, ale nasze opryskliwe drzwi, to żeśmy rozwalili. Zacny płaszcz, dziennik kapitana, czyli na razie mamy płaszcz. Dziennik opisywał żywot zapora kapitana piratów, służyje Braccusa Rexa. Wspomniano w nim o zaczarowanej zbroi, której elementy ukryto po całej wyspie. Wielokrotnie zapisano w nim również słowa: pochłoną nas fale i sztorm. Ech. Kurczę, szukanie tego wszystkiego to jest ciekawa sprawa. No dobra, idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Tutaj nie ma nic. Więc właściwie już chyba stąd trzeba będzie wyjść, ewakuować się, ale jeszcze sobie zerknijmy. A, no tak, muszelki, rozgwiazdy też sobie pozbieram. Z muszli będę sobie robił te kostury na sprzedaż. Jak będę miał oczywiście materiały. Co tu jeszcze jest? Tu jest jakaś muszla. Okej. Okay. Tu jest skrzynia, którą już przeglądałem. No i ciekaw jestem, czy, zobaczmy na mapę, czy jest tutaj możliwość przejścia gdzieś, bo tu są jakieś przejście, tu jest pułapkę. No tak, pięknie, żeśmy wpadli w jakąś pułapkę. Tu chyba nie byłem też. Rozejrzyjmy się po okolicy. A, i tutaj tędy też można było się dostać, bez konieczności teleportowania się. Jak to wygląda? Dobra, odnówmy się trochę. No tak, bo tu jest wyjście do tej górnej części tego zamczyska. O, proszę, właśnie. O, jeszcze to elfi szkielet jest. Dobra, dobra, wracaj. Rękawice łuskowe. I jakiś elfi szkielet jeszcze tutaj jest. Dobra, na razie nie będziemy gadać z nim, bo nie ma potrzeby. O, proszę, jeszcze tutaj mamy Biblia Rzemiosła, tom 4. Okej. Okej, dobra, co tutaj mamy? Te rękawice, czy mają jakieś... Nie, tutaj niespecjalnie widzę. One są zwykłe. Tej dwa do inicjatywy, to no, inicjatywa będzie lepsza dla niego. Poza tym chyba nawet zręczność, myślistwo, no nie, tutaj dodaje nam atrybuty różne. To raczej wolę pozostać przy tych atrybutach. Przeczytajmy Księgę Rzemiosła.
Istotna skarbnica wiedzy, w której znajduje mnóstwo przydatnych przepisów. Są jakieś? Są. 7 przepisów jakichś tutaj jeszcze się nauczyłem. Ok, zobaczmy, co to za przepisy. Chyba to będą przedmioty. Szkoda, że tutaj plusa nie pokazuje. Mogę tutaj eliksirów narobić sobie. Mała mikstura, wybiorę eliksir uzdrawiający. Jeden mogę zrobić, ale chyba nie mam już więcej butelek niestety. No nie, mam tutaj... A, dobra, truciznę zawsze można zrobić. To już nie powinno się pojawiać, przynajmniej jak brakuje mi ingredientów. Nie powinny się pojawiać te granat. Dobra, zróbmy sobie granat. Ok, przyda się. Strzały. Porażający grot. Dobra, zrobimy. Na razie tylko jeden. Jesteśmy w stanie zrobić. Grot, ale zaraz to połączymy i będziemy mieć kolejny ten. I co to mamy? Nić? Czyli z czego... Aha, trzeba będzie tutaj znaleźć sobie kołowrotek, żeby tworzyć nici. Ręcznie wykonana płócienna koszula. Jakaś tarcza beznadziejna. Zbroja płytowa, proszę, kowadło i takie części. Ok, dobrze wiedzieć. Coś jeszcze się tutaj pojawiło z nowych rzeczy. No już trzeba przyznać, że całkiem sporo tych rzeczy mamy. Zwój palących sztyletów. Zwój totemu żywiołów. Co to jest? Palące sztylety. Aha, to jest coś takiego. Totem żywiołów. A, to z tego można zrobić totem żywiołów. Ok. To zróbmy to. Aż 3 elementy są potrzebne, proszę bardzo. No i dobra, no niech będzie ten totem. Chociaż ten totem komuś innemu bym dał, to byłoby wtedy zadziałało to w taki sposób inny. Dobra. Tak. Oczywiście tutaj damy temu, który rzuca. Totem żywiołów można dać. Można dać jemu na przykład. No i cóż więcej? Chyba tyle na tą chwilę. A, tutaj jeszcze czekam, żeby to wymienić mu. Broń dystansowa plus 1. Nie wiem, czy to nie jest lepsze od tego pancerza. Mi się wydaje, że to chyba... Bo tutaj mamy zręczność i broń dystansowa. Myślistwo tu na 5. Nie, spokojnie. Tak, dam mu to. Bo to jest, tamto niby ma większy ten, ale on ma na 4 poziomie myślistwo, to ho, 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 to długo. A tutaj po prostu lepiej będzie dać, żeby broń dystansowa większe obrażenia będzie zadawał. Tylko z tego ściągnę runę. Dobra, a na to tutaj dam runę. Tą właśnie żółtą. Ok, dobra, i tak chyba będzie to lepiej. Poza tym pozostałym chyba raczej nie za bardzo to będzie na rękę, więc nie będę tutaj tego kombinował więcej. Dobra, to już wiemy z tym, że teraz zobaczmy, bo tak, trzeba by się przenieść teraz. Tutaj była ta kajuta tego kapitana, czy coś takiego. Aha, jeszcze jedna rzecz, właśnie. Podkuć tylko, czy ja mam gwoździe? Czy ja mam gwoździe? Chyba nie mam. Bo jak się podkuje buty gwoździami, i to jest naprawdę bardzo cenna uwaga, dzięki wielkie kataleptykowi, jak się podkuje gwoździami, to nie będą się przewracać na lodzie. Tylko nie mam żadnych gwoździ. Gdzieś muszę gwoździe zdobyć. Albo kupić. Dobra. Jak gdzieś będą, to na pewno to zrobię. Jak nie zapomnę, bo z moją pamięcią to jest różnie. Już wiek robi swoje. Dobrze, teraz tak, to najbliżej jesteśmy tu w tym miejscu, więc idziemy tam. Okej, spróbuję iść drogą, która... Dobra, może niech ta idzie jako pierwsza, bo wolę w ten sposób. Spróbuję iść miejscem, gdzie nie będą się przewracać. Proszę na lód nie wchodzić. Proszę na lód nie wchodzić. Damy radę. No tak, jeden już się tam wyłożył. O, tu jakaś skrzynia jest jeszcze. Tu nie przeglądałem, widzę rzeczy niektórych. Dobra. Znów się tam wywalił któryś. No.
Dobra, tu przeczytaliśmy pewno, co mieliśmy przeczytać. Wejdźmy teraz do tej jaskini. A, bo wyjdę. Bo się dziwnie kamera ustawia właśnie. Dobra, te drzwi mamy tutaj rozłożone, tutaj wszędzie, znaczy otwarte, nie rozłożone. I teraz być może się znajdzie, jeśli oczywiście już nie zepsuło się, nie, bo to różnie może być. Być może w tym miejscu... O, jest kapelusz kapitana, wcześniej tego nie było, proszę bardzo. Mamy kolejną rzecz. Mamy kolejną rzecz. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda, gdzie jest. Jest kapelusz kapitana, zręczność znowu jest tutaj potrzebna. Więc prawdopodobnie będę musiał zainwestować u niej w zręczność. Szelmostwo, handel wymienny. O, i to jest coś, co by mnie interesowało, więc ja sobie tutaj jeszcze to włożę tu, do tego plecaka. Czyli mamy pancerz kapitana, maska siły. Jeszcze jednej części nam brakuje. A tą część gdzie jeszcze zdobyć? Chyba nie wiem, czy gdzieś... Gdzieś jeszcze chyba będzie... Zobaczmy jeszcze to na górę. Jeszcze prawdopodobnie ta ostatnia część ma być w tej tam wiosce chyba jakiejś takiej. Tak mi się wydaje, tak chyba mówił kataleptyk, ale nie pamięta się wszystkiego. Ale dobra, tutaj mamy temat rozkminiony. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy czasem jeszcze coś się gdzieś nie pojawi, ale chyba nie, bo to by było za proste, żeby były dwie rzeczy w jednym miejscu, nie? To by było za proste. Dobra, to ja się przeniosę. Przeniosę się najbliżej tam, gdzie można się przenieść, albo właściwie może stąd nie jest tak daleko. Tylko ryzykuję tym, że mogę się przewracać na tym lodowisku. Okej. Okay. Kurczę, ile ta grama tych wszystkich... A, to tutaj jestem blisko. Dobra, to jestem właśnie w tym miejscu. I tutaj trzeba dobrze sprawdzić tereny. Z tego względu, że tutaj można znaleźć chyba tą ostatnią część do tego kapitańskiego, a to te tyrana, to ja nie wiem, gdzie to znaleźć jeszcze tą jedną część. Chyba, że te cztery części już są wszystkim, co można mieć. Zobaczmy. Może tak. Może tylko cztery części wystarczy, co? Założyć? Spróbujmy założyć. No, zobaczymy, co się wydarzy. Wymieńmy. Cyk, cyk. Tak, od razu klątwy, nie? Od razu klątwy tutaj lecą. To zobaczymy tutaj tak. Kaszkient. Hełm tyrana. Oczyszczenie, tak, bo to akurat może ta maska tutaj to zrobić. Serce tyrana. Dobra, zobaczmy. I portki jeszcze. Gdzie te portki? Tutaj ma chyba. Tu. No nie, jednak jeszcze jak te cztery elementy dam, to jestem pod przekleństwem cały czas, więc nic z tego nie będzie. A, dwa razy można klikać, dobra, lepiej. Więc muszę to pozdejmować na razie. Jeszcze czegoś mi brakuje. Jeszcze czegoś brakuje. Tylko gdzie to szukać, nie mam pojęcia, ale może gdzieś się znajdzie. Jak Bóg da, nie? Dobra, idziemy, bo tutaj nie ma co. Nie wchodzić na lodowisko. Ciekawe, kiedy ten smok się ujawni, który tam obiecał nam pomóc. Za to, żeśmy go uratowali. Tak, tu był ten niedźwiadek, a teraz musimy iść właśnie w to miejsce, gdzie tu jest mobilizacja. Tutaj wrzaskun albo był, albo nie. Chyba nie. Co to jest? Oznaki oporu, czyli kolejna, dobra, L. Oznaki oporu. Coś się tam pojawiło, nie wiem gdzie to, tutaj, w tym miejscu. Natrafili na ukrzyżowane ofiary. Taki właśnie los spotkał niektórych poszukiwaczy. Super, kurczę. Dobra, zapiszę stan gry. Ech.
tu są szczypce, zabierzmy szczypce i zobaczmy, musimy tutaj dobrze operować kamerą. Tu jest ktoś, Immi, pogadajmy z Immim. Zbolałe spojrzenie starego elfa krąży między ukrzyżowanymi, buzuje w nim gniew, wygląda jakby miał lada chwila wybuchnąć. Czy coś on to ma ciekawego? Nic kompletnie. A, miałem jeszcze zrobić tą strzałę jedną. Dobra, to za chwilę zrobię. Kontynuuj. Najdrożsi, nie w ten sposób, nie w ten sposób, nie w ten sposób. Zapytaj, czy znał ukrzyżowanych. Zapytaj, dlaczego wciąż tu jest. W okolicy mogą kręcić się magistrowie. Połóż mu dłoń na ramieniu i powiedz, że zamierzasz pomścić wszystkich, którzy skrzywdzili boski zakon. Których skrzywdził boski zakon. Dobra. Zapytam pierwszą opcję. Byli mi bliscy jak rodzina, ale nie potrafię ich uzdrowić. Nie potrafię ich uzdrowić. Może damy radę. Tyle bólu. Zapytaj, dlaczego nie zdejmie ich z krzyży. Dobra. Zostali odmienieni. Ta kobieta Dallis spustoszyła ich umysły. Nie pozwalają się ruszyć i nie można ich uleczyć. Opierają się wszystkimi siłami. Nie można ich też uleczyć. Nawet magia uzdrawiająca byłaby dla nich teraz zabójcza. Piękne dusze skażone złem. Powiedz, że widziałeś wrzaskuny, przerażający widok. Poproś go o wyjaśnienie, więc tych nieszczęśników czeka coś jeszcze gorszego. Powiedz, że musi zrobić to, co należy. Musi pomóc im umrzeć. Może pierwszą opcję wybiorę. Można w ciemno założyć, że tam, gdzie są wrzaskuny, znajduje się coś, co boski zakon za wszelką cenę stara się ukryć. Los moich bliskich wskazuje, że coś takiego musi znajdować się na tej wyspie. Jeśli ci życie miłe, trzymaj się z daleka od wrzaskunów. Nie wiem, ile czasu zostało jeszcze moim przyjaciołom. Zakończ. Spróbujmy pobłogosławić to. Nieprawidłowy cel. O proszę. A spróbujmy uzdrowić. Może też się uda coś zrobić. Może. Tylko nie wiem, czy go to nie zabije. Aha. No tak. No tak. Czyli to ich zabija. Ale można z tym porozmawiać. Poszukiwacz mamrocze niezrozumiale, nie zauważając twojej obecności. Jest już jedną nogą w grobie. Okej, okay, no załatwiliśmy gościa niechcący. Ale dobrze mówi. Zaraz, tutaj jakaś gadka szmatka się pojawiła, tylko z kim rozmawiać? A z każdym po kolei może chyba. Dobra. Wydawało ci się, że widziałeś już pełnię okrucieństwa magistrów. Nie ma sensu tu tkwić, jeśli nie chcemy, żeby spotkało nas to samo. Następny magister, którego spotkam, pożałuje, że się urodził. W tej chwili śmierć byłaby dla tych poszukiwaczy aktem łaski. Nie zdołamy ich ocalić. No i co tutaj wybrać? Nic tu po nas, ruszajmy. Wolałbym nie skończyć tak jak tam się lepiej, ruszajmy. Jedyne co możemy dla nich zrobić, to przyspieszyć ich drogę do sali echa. Nie nam jest to decydować. Jedynie Bóg może zadecydować, kogo zabierze, kogo nie. Więc no to tego załatwiliśmy przez przypadek niestety. Cieszę się, że Han został z tyłu. Ten chłopiec i tak widział już zbyt wiele. Zobaczmy, co ona ma. Uuu, widzę, że tutaj ma parę rzeczy fajnych. Co to jest? Samozapłon. Zadaj wybranej postaci tyle obrażeń. Jeśli jest ona pod wpływem nekro ognia lub płonięcia, usuniesz efekty i zadasz dodatkowe obrażenia przez każdą pozostałą turę trwania efektu. No ciekawe to. Tu jest zapłon, tu przyspieszenie, to mamy kula ognia, pirokineza. Tak, kulę ognia kupił je. Wezmę to. A i tą rękę też w sumie, chociaż ja wiem, to jakieś nie jest specjalnie wybranej postaci, ale naszej czy... Aha, czyli można usunąć tym. Wezmę, dobra, wezmę to. Coś tu mam do sprzedania, mam jakieś tej rzeczy, które na nic mi się nie przydają. Ten amulet do mistrzostwa daje na plus, ale w sumie
Dobra, to też tutaj sprzedam. O, są takie pierdoły. Dziennik kapitana może się przydać, może nie, ale już chyba nie, jak go można sprzedać, to... Raport z badań nad pancerzem pożeracza. Nie wiem, czy to czytałem nawet. Już nie pamiętam. Ta siekierka się nie przyda, chociaż fajnie wygląda. Tak, tu pirokineza, polimorfia, więc to jeszcze na razie zostawimy sobie. No i muszę wyrównać. Bo nic innego tu kupował nie będę u niej. Dobra. Tak, czyli tutaj z innymi to mamy tylko taką gadkę, jaką mamy. Od razu zanim zapomnę znowu. Czyli tak, grot. Gdzieś tutaj mam ten grot. Gdzie mam ten grot? Tutaj jest. To jest strzała, to nie jest grot. Tu jest grot i dajmy do tego promień strzały. Mam tylko jedno to, więc w sumie. Tak, i mamy teraz strzałę porażającą. O to chodziło. I miałem jeszcze przeczytać tą rzecz. Gdzie to mam? Kontakt tutaj, list. Kurde blacha, no. Raport z badań, nie wiem, czy to czytałem. Uwagi na temat zbroi pożeracza. Aha, czytałem to, dobrze, wszystko wiem. I teraz ta, niech się nauczy tych rzeczy. Naucz się, świetnie. I to, naucz się, ok. To oczywiście przeniesiemy tu. Zobaczmy u tej Sybilli, ona ma pamięć, ale tak, kula ognia weszła. Bardzo dobrze, bo to jest dosyć mocny czar. Co tu jeszcze? Te aktywacja zarodników. Wybuch wszystkich pobliskich zarodników skażenia. Tylko gdzie one są, nie? Więc ja bym to na razie z jej zabrał, bo to jest takie se. A co bym tutaj dał? Aha, czyli tutaj ten wybuch jest, byłby całkiem niezły. Resztę tu mam, no to może jeszcze to tutaj dodamy. Dobra, będę musiał inwestować w pamięć w ogóle chyba wszystkim. Dobra, zapis. Ok, pójdźmy może... tą dróżką. To jest taka jakaś dróżka. A, tu jeszcze mamy ostry kawałek metalu. Nożyce. Dobra, pozbierajmy tu młot z pazurem. Gwoździe. O, gwoździe. Zapomniany tasak. Dobra, czyli trochę rzeczy, żeśmy pozbierali. Tasak jednoręczny, ale teraz sobie właśnie zastosuję. Mamy jakieś gwoździe, więc wezmę buty. I gwoździe. Tak, przynajmniej pierwsza z postaci nie będzie mi się przewracać, tak? Jest, jest. Odporność na poślizg. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. O, wielkie dzięki. Wielkie dzięki za poradę. Zacny człowiek, ten kataleptyk. Dobra, idziemy dalej. Uff! Really? Dobrze, że zapisałem stan gry. Dobra, ja to wczytam, bo akurat jestem tutaj blisko, więc chyba problemu nie ma. Nie będę tutaj wykorzystywał wskrzeszenia. Taki czeski błąd. Za szybko chyba szedłem, tylko muszę sprawdzić, czy mam podkute buty. Nie, dopiero muszę to pozbierać jeszcze raz. Jeszcze raz muszę to pozbierać. Okej, tylko ta teraz wszystko to pozbierała, tak? Dobra. Tak.
To jest od pułapek, to ta się tymi pułapkami zajmuje w sumie. Tak, ostry kawałek metalu, jeszcze nie wiem co na razie z niego coś tam można będzie zrobić, na pewno. Dobra, czyli tam jest dosyć poważna pułapka. Okej, to w takim układzie jeszcze raz muszę te buty sobie podkuć. Czyli trzeba będzie po prostu tych gwoździ sobie nakupić. Bo jak będę miał każde nowe buty, to wtedy trzeba będzie tym tematem to załatwić. Dobra. Zapiszę. Żeby znowu. Dobra, i teraz muszę iść powoli. Ok, i proszę bardzo, mamy pułapki. I tych pułapek tu będzie więcej, więc podejrzewam, że ona. Jeszcze gdzieś jakieś tutaj są. Żeby ktoś nie wlazł, bo. Dobra, zneutralizujemy te pułapki. Zobaczmy, czy mogę rozbroić. Nie mogę. Wycofajmy się i wysadźmy to. Nie wiem, jaki zasięg to ma, ale Shift pokazuje. Aha, gdzie kto patrzy, chyba, nie? Dobra, sru. Już? Po wszystkim? Czy jeszcze tutaj będzie coś więcej, może? Wolę iść powoli. To była naprawdę mordercza pułapka. Ale chyba już ją zneutralizowałem. Ok, dobra, przejdźmy tutaj powoli. Zobaczmy, co dalej. O, tu jest. O mąż. Kurczę, słabo widzą. To tutaj jest jakaś górka. Wejdźmy tu na górę. O! A widzisz gościa. Magister. Dobra, niech tutaj wszyscy wejdą. Jakiś szpieg z krainy deszczowców, proszę bardzo. Tutaj się pojawił. Pogadajmy z nim. Co ty tu robisz? O, no tak. Zostałeś odkryty, nie? Ale można coś u niego kupić. List od Kaspera. Nie można tego przeczytać, ale można by było kupić od niego i wtedy przeczytać. Esencja cienia. To się może przydać. Dobra. Mimo wszystko zrobimy tu z nim jakiś handel. Jeśli można to zrobić, to to robimy. Co tutaj by mu sprzedać? No, ten zapomniany tasak. Aż 70 to kosztuje. Jeden młotek. Dobra. No okej, dobra. Chociaż jak go się załatwi, to może nie trzeba będzie od niego kupować. Dobra, nie będziemy to u niego kupować. Domyślałem się, że to tylko kwestia czasu. Ja jestem gotów, by za to zapłacić. Zapytaj, co tu robi, zażądaj, by wyciągnął broń. Wszyscy magistrowie zasługują na śmierć. Powiedz mu, że nie masz z nim żadnego zatargu. Niech idzie swoją drogą, a ty pójdziesz swoją. Dobra, pierwszą opcję. Nie mogę ci powiedzieć. Jeśli musisz mnie zabić, to zabij. Poinformuj go, że twoja moc przewyższa potęgę Aleksandara i Dalis razem wziętych. Nie obawiasz się ich, to oni powinni obawiać ciebie. Zaoferuj, że oszczędzisz go w nadchodzącej bitwie, jeśli będzie mówił. Powiedz, że jego śmierć z twojej ręki nie będzie szybka i z całą pewnością nie będzie bezbolesna. Zażądaj, by wyciągnął broń. Dobra. No, nie wiem, od siły weźmiemy. Chociaż perfazję mam. No, może pierwszą opcję. Niepowodzenie wymagana 2, no tak myślałem. Nie, zawdzięczam Aleksandrowi wszystko. Jeśli muszę umrzeć, to trudno. Przynajmniej umrę z czystym sumieniem. Jakbym z tym gościem rozmawiał. A no, cóż, jak to się mówi. No, nie masz gościu szans żadnych. O, jakie teraz obrażenia zadaje porządne, aż 49, więc to jest spoko. Gość coś tam się napił i będzie... chybił, jest... 7 poziomu jest gość.
i się leczy tutaj cały czas. Tutaj go możemy... A właściwie to nie będziemy tutaj jakoś specjalnie go... No to już jest po prostu rozpracowywany na potęgę, nie? No ten te strzały ma po prostu niesamowite. Tak, 2250 punktów doświadczenia uzyskaliśmy po tej walce z nim. No i tak jak myślałem, tylko już tamtego listu chyba niestety nie będzie, ale wszystko resztę weźmiemy. Można było kupić ten list może od niego, to by coś się tutaj... Tak, tutaj żeśmy szpiega z Krainy Deszczowców załatwili. Dobra, zapis, oczywiście. I idziemy dalej. No, nie wiem, czy tutaj pułapek jakiś gdzieś nie będzie więcej. No tak myślałem, że... Kurczę! Coś się dzieje. Ile tutaj tych pułapek jest? Dobra, na szczęście nikt nie zginął. Z tym się wyleczymy. O, tutaj mamy coś się pojawiło. Dobra, kopanie. Kopanie. Jest skrzynia, nie ci klątwy. Aha. Kataleptyk mówił, żeby tutaj postać, która jest strzelająca, żeby ją właśnie wysłać tu gdzieś na górę. Bo tutaj jak się otworzy tą skrzynię, to może być walka. Chociaż u mnie się to trochę inaczej wszystko rozwiązało, bo... Ja tam zniszczyłem flakon duszy tego kapitana i jak widać pewnych rzeczy nie ma. On tam miał jakieś walki, tak jak tutaj mi opisywał. Dobrze, no to teraz zobaczymy. No, otwieramy i zobaczymy. Zablokowane ani drgnie, więc mamy kogoś, kto potrafi to otworzyć. Otwórz wytrychem, nie ma problemu, może się uda. A twarda sztuka, nie? Otwarto, proszę bardzo, więc otwieramy. I co mamy? Zwinne trzewiki kapitana, zręczność 11. Czyli chyba wszystko wskazuje na to, że łucznikowi trzeba by to dać, ale tak, do łucznika nie podchodzą, bo z daleka wali. A tutaj mamy urok tyrana, a urok jest właśnie dla postaci, które najlepiej w zwarciu walczą. To lepiej by było, żeby to miały. No więc dobrze. I żadnej walki nie mamy, czyli chyba mój sposób był lepszy, bo dzięki temu walk nie ma, jak rozwaliłem ten flakon tego gościa. Okej, dobrze, tylko żebym teraz nie zapomniał sobie o tych rzeczach i ja muszę jej zręczność zwiększyć. I każdy z tych elementów mamy zręczność 11, 12, czyli muszę jej od was zręczność zwiększyć, ale to nie będzie tak szybko. No bo jak widzimy, aż tyle punktów doświadczenia trzeba. Mam 8 poziom. Dopiero. Masakra, jak nisko. Dobra, może tak, zręczność. To ma 10, ten ma zręczności bardzo dużo. On mógłby to nosić. Dla niego byłoby to chyba super. Zręczność 11, no to wiemy. Tylko tak, dlaczego się akurat nie aktywuje? Może dlatego, że jest gość oddalony. Dobra, zejdźmy na dół. Mamy wszystkie części zbroi kapitana. Zadanie chyba rozwiązane. Tak, już się nie pojawiło to zadanie. No dobra, no to na razie może założymy mu to. Czyli tak, tutaj siła mu odpadnie, ale dojdzie perswazja. Pancerz magiczny wzrośnie mu i to zacnie. Tutaj 9,24. Tutaj widzę, że szelmostwo, handel wymienny. No, moja pierwsza osóbka ma lepszy handel wymienny. Fart, ruch, odporność na poślizg i uniki plus 15. No i to by mogło być całkiem niezłe. A u tej pancerz fizyczny. No to by pasowało jej dać, nie? Ale dobra, może damy jemu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
ze siłą spadnie. Tylko ja nie wiem, czy to coś nie wymaga siły 12. Może się okazać, że coś co nosi. No dobra, dawaj. Zrobimy mu to. Okej, okay. I coś tutaj się urok. O, jak fajnie wygląda. Ma bardzo dużo magicznego pancerza. Jak widać. A, to się zeskalowało. Coś się chyba zeskalowało jeszcze. Takie mam wrażenie, ale nie jestem do końca pewny. Ale płaszcz tak się właśnie zrobił. Bardzo dobrze. No dobra, no to niech to ma. Otwórzmy ten plecak. Jakby co, to ja tutaj zostawię mu te rzeczy, gdybym chciał zastosować to do mojej postaci bieżącej, więc na razie niech to nosi, niech to nosi. Ok. Wygląda zacnie, więc zapiszemy grę. Tak, czyli tutaj mamy kolejne zadanie z głowy. Nie wiem, czy uda się tutaj nasiono mocy wyhodować. Czy to będę w stanie na tej wyspie jeszcze zrobić? Ale chyba nie. Chyba nie. Dudo broni, smok, plemię, Saheli to też nie. Wrzaskuny, artefakty tyrana. Jeszcze nie znalazłem wszystkich. Nie wiem, gdzie znaleźć ten ostatni. Dobra. Szukajmy dalej. Co tu mamy? Worek jakiś jeszcze. Tutaj mamy jakieś rzeczy. Dobra, to sobie pozbieramy. Co to jest? Ognisko można zapalić. Można usiąść na stołeczku jeszcze. I tutaj nic nie ma. Tutaj wokół niego widzę, że coś błyszczy. Więc może akurat, mimo iż jest łucznikiem, to jednak się do czegoś przyda. To wszystko. Tam mamy wrzaskunów, widzimy. Tędy można zejść, ale to może być troszeczkę, że tak powiem, niebezpieczne. Odkryto kapliczkę teleportacyjną. I bardzo dobrze, bo właśnie tych kapliczek to się przyda, więc już tutaj będziemy mieć. Nie wiem, czy te błogosławieństwa nie pójść i sobie nie odnowić. Może tak zrobię. Ale jeszcze tutaj pogadam z gośćmi, co to jest Dugan. Modlę się, żeby nam się powiodło. Wolę nie myśleć, co się stanie z Leją, jeśli nam się nie uda. Co on tutaj ma? Drewniany klocek. Nic specjalnego. Więc zakończ. Nie z wszystkimi chyba. Dobra. Ci mają. Ta tylko nie ma. Ja wolę być przygotowany, więc ja się przeniosę do ruin zamku, a potem się przeniosę tutaj bardzo szybko, bo muszę mieć tutaj, jakby to powiedzieć, muszę mieć wszystko na fulla, żeby nie było, że czegoś gdzieś mi braknie w którymś momencie i co. Dobra, ten koleś tutaj sobie siedzi, no to niech sobie siedzi. Niech się modli do najwyższego Boga, naszego Jahwe. I bo tylko on może uzdrowić. Opuszczone obozowisko. Oj, nie przeczytałem sobie, ale chyba to jest to, nie? Tak. Dobra, już jesteśmy tutaj dość blisko. Tutaj jest jakiś martwy poszukiwacz. Dobra, trochę kasy już jemu się nie przyda. Tu jest kolejny martwy poszukiwacz. Z kim jeszcze mogłem nie porozmawiać? Chciałbym porozmawiać z wszystkimi. Z tym rozmawiałem chyba tak. Znaczyliśmy tylu poszukiwaczy. Tak, rozmawiałem. Ludzka stopa. Dobra, to jest lekarstwo. Pusta butelka na miksturę. Prosty pierścień, ok. Dobra, pozbieramy co jest do pozbierania. No muszę z altem to robić, bo tak to nie wszystko jestem w stanie zauważyć. Pomidor, czosnek,
Marchewka, dobra, będziemy zupy robić jakieś może. Tu jest kolejny martwy poszukiwacz, u niego nie ma nic. Raczej niewiele tutaj. Miski mnie nie interesują. Kubek. Zdobiona księga weźmiemy. Promień strzały. Tu kolejny martwy poszukiwacz. Ok, runiczne mądrości. Jakaś kolejna księga oczywiście weźmiemy. Zobaczmy, co udało się nam tutaj zgarnąć. Ok, no te pierścienie, to wszystko to jest lipa. Tą stopę wiadomo, komu damy. Makabra. No, ale dobra. Tak to już jest. Zdobiona księga, czytaj. Apel poległych poszukiwaczy. Niech ich imiona rozbrzmiewają w sali echa długo po tym, jak znikną z naszej pamięci na tym świecie. Starszy szpieg, kork, coś tam i tak dalej, i tak dalej. Więc nic się nie dowiedziałem. Runiczne mądrości. Czytajmy. Drewno i kora, co z drzewa pobrane, żarem potwornym potraktowane i olej ciemny do podsycenia popiołów, co karmią runem płomienia. Więc mamy nowy przepis na małą runę płomienia. Bardzo dobrze, przyda się to. I teraz zobaczmy, co tu jeszcze z kim można pogadać. Nie wiem, czy tutaj jest w ogóle sens z kimkolwiek jeszcze gadać. Tu mamy jakiś Jules. Dobrze, że moje rany zostały uleczone. Nie chciałbym przegapić szansy, by pomścić naszych poległych. Co on tu ma? Nic, co by mnie interesowało. Tak. Ten nasz mez fajnie wygląda teraz. Okej. Okay. Czy tutaj już wszędzie wszystko? Tak, tutaj mamy wejście, tutaj było zejście, tam były wrzaskuny, tutaj jest właśnie, tu są wrzaskuny. Exeter tu jest, o, pogadajmy z nim. Na twoim miejscu trzymamy się blisko Sir Garetha, gdy zacznie się walka. Niezależnie od tego, jaką taktykę bierze, będzie to najkrótsza droga do zwycięstwa. Czy u niego można jeszcze coś kupić? Zobaczmy, tutaj są rzeczy związane z szelmostwem. Niestety szelmostwa nie mamy. Polimorfia jest ciekawa. Bycze rogi. Rozwiń skrzydła. Aha, no też dobre. Uderzenie macką, ale obrażenia potężne. Polimorfia by się przydało, żeby ktoś miał. Komu by można było tą polimorfię, o, mamy jeszcze tutaj sporo tego, no też by pasowało, no. No, ale na razie mam na tyle, wytrychów mam, w brud, tu jeszcze są jakieś bronie, masz sztylety, całkiem też niezłe ma te rzeczy. Nikt nie ma polimorfii w kurczaka, to by się przydało zamienić kogoś w kurczaka. Płaszcz kameleona, niewidzialność, może się przydać. 273, dobra, damy na co. Z twojego czoła wyrastają wspaniałe rogi, co sprawia, że wpadasz w szał, szarżujesz na przeciwników, biorąc ich na rogi. Zwiększa odwet o 1 na czas trwania i tak dalej. Co to jest? Rozwiń skrzydła, no może i tak. Polimorfia, uderz przeciwnika zadając tyle obrażeń, nakładając efekt atrofii. Więc to się przyda. Serce ze stali, pancerz fizyczny 49. Okej, to poziom drugi, aż jest potrzebny. Głowa meduzy, z twojego wyrazu węży, dając ci aurę skamienienia i umiejętność petryfikującego spojrzenia. Nie kontaktuj z byczymi rogami. Dobra, można by to wziąć, to jest dość drogie. No bo to są już drugiego poziomu. Kurczę, ile trzeba kasy wydać. Ale tak to już jest w tej grze, że no niestety trzeba kasę wydawać, żeby coś tutaj było, nie? To aż 500. Tu jeszcze serce ze stali by się przydało. Też całkiem fajna rzecz. Dobra, ile mamy do wydania? 1600. Coś można sprzedać, bo mamy tutaj jakieś pierdoły. Parę książek, ale to jest zdecydowanie za mało.
zdecydowanie za mało, żeby jakoś to wyrównać. No nie wiem, te książki no, można by sprzedać w sumie. No za dużo to nie zyskałem tej kasy. Dobra, wyrównamy kasę. Zakupimy. Niech będą. Okej. I na tym zakończyłbym ten odcinek, więc do zobaczenia w następnym i z Bogiem.